wielu wywiadach mówicie, że to jest rygor, że to jest praca, że weekendy zajęte. Wy normalnie możecie się bawić, tak jak 20-letni faceci, pójść do klubu z dziewczynami, wypić sok. Maciek? Możemy, jest na to czas w ciągu roku. Mhm. Przede wszystkim po sezonie, kiedy mamy taki miesiąc luźniejszy, jest jakieś roztrenowanie, nie mamy obozów i każdy wie, na co może sobie pozwolić. Wiadomo, każdy ma swój rozum i z niego korzysta. Nikt tutaj nikomu nie narzuca tego, co ma robić. Okay. Jesteśmy dorośli. Ale także w trakcie sezonu czasami są takie momenty, nie mówię tu o jakichś wielkich imprezach, ale bardziej o takich spotkaniach towarzyskich, po jakichś udanych zawodach idziemy całą grupą, siadamy. Na przykład w Soczi. Sobie siedzicie i... Siedzimy, jemy pizzę czy dobrego steka. Zdarzy się nam, nie wiem, wypić jedno piwo czy ramkę dobrego wina. Jedno piwo na trzech? Nie, na jednego. Jedno piwo na jednego? Tak. No to szaleństwo.